Miasto przygotowuje się do opracowania strategii rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku. Dokument powinien być gotowy przed końcem przyszłego roku. Ważna informacja dla osób prowadzących firmę w Bielsku-Białej. Chodzi o gospodarowanie odpadami komunalnymi i nowe obowiązki z tym związane. Rozbudowa ulicy Cieszyńskiej postępuje, choć COVID-19 również i drogowcom daje się we znaki. Od 20 listopada trwają konsultacje dotyczące przyszłego wyglądu parku za Bielskim Ratuszem. Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej remontuje 6 kładek na bielskich potokach. Miasto przygotowuje się do opracowania strategii rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku. Dokument powinien być gotowy przed końcem przyszłego roku. Obowiązująca strategia rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku kończy się z jego upływem, dlatego na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii do 2030 roku, w tym trybu jej konsultacji. Opracowanie dokumentu wynika z przepisów ustawy znowelizowanej 15 lipca bieżącego roku. Ustawa na poziomie lokalnym wprowadziła strategię rozwoju gminy, która choć nieobligatoryjna, jest jednym z ważniejszych dokumentów stanowiących podstawę do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Strategia rozwoju gminy ma być spójna z ustaleniami strategii rozwoju województwa. Musi także umożliwiać komplementarność działań podejmowanych na różnych poziomach zarządzania. Powinna zawierać wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań podejmowanych dla ich osiągnięcia. Powinna wymieniać także rezultaty planowanych działań. Rada Miejska na sesji przyjęła także harmonogram prac nad dokumentem zakładającym jego uchwalenie w czwartym kwartale przyszłego roku. Za opracowanie projektu odpowiedzialny jest Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Pracę wydziału wspierać będzie zespół zadaniowy powołany zarządzeniem prezydenta miasta, a moderatorem procesu budowy projektu ma być ekspert zewnętrzny. Do prac nad strategią zaproszeni zostaną także lokalni liderzy społeczno-gospodarczy. Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Ważna informacja dla osób prowadzących firmę w Bielsku-Białej. Chodzi o gospodarowanie odpadami komunalnymi i nowe obowiązki z tym związane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, przystępuje do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dobrowolnie, wyrażając na to zgodę w formie pisemnej. Zatem, decydując się na pozostanie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, należy złożyć stosowną zgodę, o ile nie została złożona wcześniej. W przeciwnym wypadku należy złożyć rezygnację wraz z kserokopią umowy zawartą na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym do tego podmiotem oraz deklarację stanowiącą zamknięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości. Od 1 stycznia 2021 roku zmieniają się również stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły można znaleźć pod podanym poniżej adresem. Rozbudowa ulicy Cieszyńskiej postępuje, choć COVID-19 również i drogowcom daje się we znaki. Ten rok jest wyjątkowy i trudno zakładać, że także na budowie największej inwestycji drogowej w historii miasta piętno pandemii się nie odciśnie. O ile pierwszy lockdown nie miał wielkiego wpływu na tempo robót, ostatnie miesiące są już trudniejsze. Jest sprzęt, jest także zgromadzony materiał, jednak najważniejszym i najbardziej wrażliwym czynnikiem są ludzie. W tej chwili wykonawca boryka się z dużymi problemami. Mówimy o tym, że praktycznie 30% składu załogi jest mniej w tej chwili, więc pomimo tego, że na każdym z tych etapów prace są prowadzone, to jednak to tempo jest zdecydowanie mniejsze. To spowoduje, że ten koniec roku zamkniemy z takim oczywiście niedosytem w zakresie prowadzonych prac. Nie wszystkie te założenia zostaną zrealizowane. Przypomnę, że chcieliśmy na całej długości uzyskać już przejezdność i jest mała szansa, że w tym najbardziej trudnym odcinku, czyli pomiędzy skrzyżowaniem Skrzydlewskiego a Wapienicką,
uda się tę przejezdność uzyskać. Natomiast wykonawca oczywiście tych prac nie przerywa, więc jeżeli nie uda się do końca roku, być może to będzie kwestia stycznia, lutego. Miejski Zarząd Dróg, patrząc na poprzednie lata, zakłada, że okres zimowy pozwoli jednak na prowadzenie robót. Prócz prac bitumicznych, na które nie pozwalają niskie temperatury, wiele innych zadań realizować będzie się dało. Od 20 listopada trwają konsultacje dotyczące przyszłego wyglądu parku za Bielskim Ratuszem. O tym, jak będzie wyglądał park rozciągający się za ratuszem, mogą zdecydować mieszkańcy. W tym celu prezydent miasta swoim zarządzeniem z 16 listopada tego roku ogłosił konsultacje społeczne. Dotyczą one modernizacji parku i są przeprowadzone w dniach od 20 listopada do 4 grudnia bieżącego roku. Wszyscy mieszkańcy Bielska Białej mogą kierować uwagi i opinie w sprawie koncepcji projektowej modernizacji parku. Jest udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod podanym poniżej adresem. Uwagi można także wysyłać na adres poczty elektronicznej podanej poniżej. Uwagi i opinie w ramach konsultacji społecznych przyjmowane są wyłącznie na formularzu konsultacji, którego wzór jest opublikowany na podanej poniżej stronie. Uwagi zgłaszane w inny sposób nie będą rozpatrywane. Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej remontuje 6 kładek na bielskich potokach. Niektóre z kładek są już gotowe, inne w trakcie modernizacji. Wszystkie remonty ze względu na stan kładek były niezbędne. Prace są zaplanowane do końca roku. Ich koszt to ponad 100 tysięcy złotych. W sumie miasto podpisało już umowy na remont 6 kładek. Do końca roku remontu doczeka się też most w okolicy ulicy Olszówka 52. Obecnie prace prowadzone są na bulwarach Straceńskich. Remontowane drewniane mostki przekraczają potok Straconka na wysokości części rekreacyjnej bulwarów wzdłuż ulicy Górskiej. Na tym terenie remontu doczekały się 2 kładki. Wyremontowano też kładkę za osiedlowym hipermarketem przy ulicy Wyzwolenia 367. Gotowy jest też mostek w okolicy ulicy Olszówka 36. Nowa, drewniana, bardzo estetyczna kładka na ścieżce pieszo-rowerowej cieszy użytkowników od ponad 2 tygodni. Nowy mostek czeka też na odwiedzających park przy ulicy Bartniczej. W najbliższym czasie zaczną się prace przy kładce w Dolinie Gościnnej. Nowa zostanie wykonana ze stalowych, oczkowych, ocynkowanych krat i dzięki temu będzie praktycznie niezniszczalna. Pozostałe mostki wykonane są w technologii drewnianej z desek, fosztów i belek.